Były już wyłudzenia pieniędzy metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Teraz jest nowa, nieco zmodyfikowana metoda. Do seniorów dzwoni policjant Centralnego Biura Śledczego. Policja ostrzega i alarmuje. Nie dajmy się nabrać i zadzwońmy do naszych bliskich, zanim zrobi to oszust. Dzień dobry, Centralne Biuro Śledcze z tej strony. Mam dla pana poufną informację. Z tymi poufnymi informacjami rzekomy policjant CBS zadzwonił do 13 osób. Niestety ostatni telefon okazał się udany. 79-letni mężczyzna wypłacił 15 tysięcy złotych i przekazał ją mężczyźnie podającej się za policjanta. Mężczyzna przedstawił się z imienia i nazwiska. Brzmiał bardzo wiarygodnie. No dobrze, no wypłacę. To za godzinę się umawiamy? Osoby starsze, posiadające telefon stacjonarny, mieszkające samotnie w miejskich blokowiskach. To właśnie one najczęściej podają ofiarom wyłudzeń pieniędzy. A często są to ich oszczędności całego życia. Mają już problemy, powiedzmy, zwłaszcza ci ludzie, którzy mają zaburzenia pamięci. Po prostu pewne rzeczy do nich już nie docierają i oni nie mają świadomości, że są oszukiwani. Dlatego tak ważne jest, by przed podjęciem jakiejkolwiek transakcji pieniężnej skontaktować się z rodziną, sąsiadami, policją czy klubem seniora. Nie zapala się u nich czerwone światło, że się coś dzieje, że należy się zastanowić, prawda? W swoich działaniach oszuści są coraz bardziej przebiegli. Policja apeluje, by zgłaszać podejrzane rozmowy, a przede wszystkim zachować czujność i zdrowy rozsądek.